prezydent zginął na oczach całej Polski, a kampania hejtu, którą wy rozpoczęliście, to wy, mówię tutaj o formacji politycznej dzisiaj rządzącej, to wy przede wszystkim siejecie nienawiść wśród Polaków, to wy dzielicie społeczeństwo i na tym budujecie swój potencjał. Mam nadzieję, że na jesieni się to skończy, bo tak dalej być nie może. My odbudujemy relacje w społeczeństwie. My zakopiemy te rowy, które wykopaliście, bo taka jest prawda. Przede wszystkim waszą motywacją to jest dzielenie społeczeństwa. Kto mówił o zdradzieckich mordach? W cudzysłowie mówiąc do opozycji, to wasz prezes. To on rozpoczął. Czy naprawdę jesteście politykami młodszego pokolenia? Czy naprawdę jesteście tak zafiksowani, że wierzycie temu człowiekowi oderwanemu od rzeczywistości, który tylko i wyłącznie buduje swoją politykę na dzieleniu społeczeństwa? Panie ministrze, czy ja rozumiem, czy hejt pan zabija, minister się odniesie, czy ale ja bym chciał, czyli pani poseł się nie odetnie, rozumiem? Nie, pani ja chcę tutaj się zapytać, czy hejt zabija?